jednej strony mieszkańcy, którzy boją się o swoje domy, z drugiej obrońcy kopalni. W poniedziałek odbyła się pikieta przed kopalnią Janina w Libiążu. Chodzi oczywiście o te uszkodzenia budynków, które wystąpiły tutaj na naszym obszarze, ale również mało się o tym mówi, ale o zdrowiu psychicznym nas mieszkańców. Ciągłe niewyspanie, strach o swój dobytek. Zresztą na pewno znacie również temat tutaj okolicznej sierszy. Okolicznej sierszy, gdzie teren się zapada, ludzie żyją w niepewności. To samo zaczyna się dziać u nas. A dziać zaczęło się już dawno. Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w pikiecie, wyliczają szkody, jakie ich zdaniem spowodowała praca kopalni. No mam starszy dom i po prostu pierwsze wstrząsy, które były już parę lat temu, doprowadziły do tego, że po prostu komin spadł, dach cały popękany, ściany popękane i szczerze mówiąc odszkodowanie, które kopalnia wypłaciła tam w groszach. I to jest wszystko i żadnego po prostu zainteresowania do dzisiejszego dnia. My żyjemy w ciągłym strachu. Nigdy nie wiadomo, co się w którym momencie stanie. Ja miałam przypadek, że wchodziłam akurat po schodach, stawiałam ostatni krok na schodach takich krętych w domu i był tak silny wstrząs, to było chyba około tygodnia, dwóch temu, że noga mi spadła, ześlizgnęła się ze stopnia i upadłabym do tyłu. Po drugiej stronie barykady, tuż przed kopalnianą bramą, zebrała się spora grupa górników i związkowców. Ci ostatni z mediami jednak rozmawiać nie chcieli. Uczestnicy kontrmanifestacji podkreślali, jak bardzo kopalnia jest potrzebna, bo daje miejsca pracy. Ja dopracowałem swoje, przyszłem tu poprzeć górników, bo pracowałem tu, tam też część pracowała, przyjrzałem się, domy stuletnie przewracają. Nie, te domy nowe budowane się nie przewracają, albo kominy je mlecą stare, co byli kiedyś na wapnie budowane. Jak dużo ta kopalnia znaczy dla Libiąża? Bardzo dużo, proszę pana. To jest jedyny zakład pracy, nie tylko dla Libiąża, bo dla innych miejscowości w okolicy Libiąża, dla innych zakładów, co robią, podzespoły różne do kopalni. To jest wszystko powiązane. Ale uczestnicy pikiety podkreślali, że nie dążą do zamknięcia kopalni. Chcą jednak, aby jej władze, czyli Tauron Wydobycie, podjęły konkretne kroki, które pozwolą zminimalizować skutki jej pracy. Tych wstrząsów nie ma, nie jest ich więcej, jest wręcz przeciwnie. One sukcesywnie maleją. Dynamika tego zmniejszania się wstrząsów nie jest może jakaś wysoka, natomiast ich jest mniej i one są słabsze. Natomiast mieszkańcy, w związku z tym, że jest to dla nich zjawisko stosunkowo nowe, no mają inną wrażliwość. Oni interpretują to jako coraz większą intensywność, natomiast oni po prostu są dużo bardziej wrażliwi na to. Wrażliwe są też jednak ściany pobliskich domów, bo spękania widać gołym okiem.